Siemano, dzień dobry, wieczór i cześć, ja jestem Zumaciek, a to jest kolejny 10. już odcinek Resident Evil 7. I no cóż, było fajnie. W poprzednim odcinku było fajnie, było dosyć... Wow. What the fuck? Wow. Stara, ty się nie obrzyłaś znowu, czy coś? Nie no, ona tam leży, jej truchło tam leży. Nie wiem, ten dom się zawalił, czy co? Nie wiem, o co tu chodzi, ale... W każdym razie... Wow, paliwo do palnika, za mało miejsca. Jak za mało mie... O Jezu. A, chemikalia. O! Świetnie! O, zajebiście. Dobra. No dobra, to ja idę. To ja idę do takiego czegoś jak... O, zielsko sobie wezmę. I tam jeszcze było zielsko z innej strony, że tak powiem. Dobra. Ogólnie po prostu muszę zrobić coś takiego jak... Wyleczyć się, to po pierwsze, chemikalia sobie wezmę. To stworzę. I zajebiście. Teraz... No i co? Zdobyliśmy... O właśnie, bo my zdobyliśmy ten... Zdobyliśmy, jak to się nazywa, lampę. Lampę zdobyliśmy, a lampa była właśnie potrzebna do questa. Do questa, który właśnie zaraz będę dokańczał. Nie wiem, o czym ja mówię, ale no dobra. Chemikalia, silne chemikalia. Spoko. I chyba to wszystko, jeśli chodzi o w ogóle tutaj te wszystkie pomieszczenia. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wrócić. Wow. A to się chyba zawaliło, nie wiem. Chyba tak. No bo jedę strzelby. Zaraz. Kurde, no właśnie, nie mam nic. Zaraz, a granatnik? A granatnika jakbym wziął? Czekaj. Bo to by było chyba tak. A, granatnik. Przeładowuj. Mogę teraz? O Jezu, dobra. Czyli nie. No ale dobra, no trudno. Na razie granatnika nie będę używał, no bo jednak... No... Właśnie! Ja w ogóle zapomniałem, że granatnik mam! Możesz, kurde... No ale trudno. Dobra. W ogóle zapomniałem, że mam granatnik, stary. Ja walczyłem sobie z nią z pistoletem, strzelbą i tym. A tu proszę, jeszcze granatnik miałeś. Dobra, czyli tak. Okej, okay. Czyli będę mógł sobie pójść tutaj na skróty, ale najpierw sobie zapiszę i spotykamy się w... na miejscu. No i dobra. Chociaż równie dobrze mogliśmy to na przykład przytrzymać ręką, co nie? I to by się otworzyło. No ale już trudno, to tylko gra. To tylko gra. Ciemno. Ciemno, zimno i ciemno. Co my tu mamy? Nic. Nic, czym mógłbym... Wow, what the fuck? Co, z jednego strachu na drugi od razu się przeskakuje? Super, świetnie. Świetnie. Nie, no to ja już wolę pistolet sobie wybrać. Bo jednak jak się okaże, że coś... My family. Ty. Ile butów? Ty, co ja mam? W ogóle co ja mam zrobić? Przygotuj surowice, znajdź składniki surowicy. Aha, okej. Spoko. Kurde, jakiś... Coś, nie wiem co to. Okej. Szafa. Co mamy w szafie? Wow, okej. No dobra, akurat straszne nie są takie te. Misiu! Dobra. Słyszałem dziwne dźwięki. Słyszałem dźwięki, które są bardzo niepokojące. Takie... No nie! Powrót człowieka gówno! No i człowiek gówno, proszę państwa, już... Okej, spoko. Czekam na człowieka gówno. Coś jest z nią nie tak. Czekam na człowieka gówno. Dawaj, człowiek gówno. Czyli pewnie będzie tak, że po prostu jak się będę wracał, to dopiero wtedy człowiek gówno się zespawnuje i będzie wszystko spoko. Co jest? Stay away. Latarka mi padła. What the hell, man? To było dziwne. Boom!
Nieśmiertelna piłka. Dobra. Okej, to jest dziwne. Trochę się zaczynam bać. Jakiś domek na... dla lalek. Dobra, drzwi się same zamykają akurat. O, podpowiedź. Dobra, czyli coś tutaj będzie. Jakiś przycisk. O! Dobra, dobra. What the fuck? Co to? Co, teraz mnie będzie jakieś dziecko gonić? Nie no, jak wyciągnę... Dobra, pierdzielę to. What the hell, man? Ręka osobnika serii D. Ja pierdzielę, nie wiem o co... O, żeż kurde, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Co tam? Co to? Kto to? Wiedziałem. Ja po prostu to wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ej, czemu jest tak ciemno? I czemu tu są rysunki? No to co? Ja pierdolę, człowiek gówno! Stary! Kurwa, wiedziałem, że coś mi wyskoczy, ale że człowiek gówno? Pierdziele! Ojże szwak! Nie no, tak jak mówiłem, człowiek gówno teraz będzie cały czas się spawnował tutaj, tak? To ja już wolę strzelbę. A, super. Dobra. Pistolet. Z tego co słyszałem, to człowiek gówno nie będzie w ogóle... Pierdzielę to, uciekam, pierdzielę to. Nie będę marnował amunicji na coś, co praktycznie nie muszę robić. Tylko mam nadzieję, że się... co to? Jezu! Człowiek gówno! Człowiek gówno mnie goni! Hehe! Szmaty! Uciekłem! Dobra, ale przynajmniej nie zmarnowałem amunicji, to jest akurat okej. Właśnie słyszałem, znaczy dostałem cynk, że... jak to się nazywa? O Jezus Maria. Dostałem cynk, że na człowieka gówno nie działa flamethrower, więc to gówno mogę od razu wyrzucić. Zapomniałem. Ale trudno. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. After the record, we gotta get out of here. Dobra. Na pewno coś będzie nie tak, na 100% będzie coś nie tak, więc na cóż. wcale mnie to nie zdziwi, jakby coś było nie tak. No ale no co, ja tam wiem. Ja wiem, że wszystko będzie okej. Okay. O, przy okazji sobie powyczyszczam tutaj wszystkie te rzeczy. Jak na przykład to, stary. Bo mam dosyć dużo tego. Mam dosyć dużo tej amunicji. A i tak wiem, że ten flamethrower mi się raczej nie przyda. Więc wolę to sobie tutaj porozwalać. I może bym znalazł coś ciekawego, co nie? Dobra, tu akurat nic nie ma, ale... A jednak mamy chemikalia, zajebiście. Jeszcze tutaj coś powinno być? Nie ma. Coś tam jeszcze było? Nie, chyba z drugiej strony było. To właśnie to. Dobra. Ała! Okej. Ja wolę się tego pozbyć, bo to jest jednak niegrzeczne. Okej, tutaj już... Chociaż coś tu jest, coś tu... myślałem, że apteczka się zresetowała. Dobra. Więc teraz tak... dzień dobry. Czym mogę pomóc? Ten ogień zajebiście wygląda, ja pierdziel. O, jeszcze tutaj. Chociaż... O, właśnie tu. O, takie coś mi chodziło. Żeby tego się pozbyć, gówna. No bo jednak coś tu będzie, co nie? Na pewno coś tu będę miał. O, jeszcze pająki, o właśnie.
A no właśnie. Dobra, pozbyłem się wszystkiego? Raczej tak. Co mamy tu ciekawego, fajnego, takiego fajnego? Paliwo do palnika, no super! Zajebiście, dobra, tutaj chyba wziąłem stąd wszystko. Okej. Dobra, wszystko wziąłem, zajebiście. I gitara. Więc chyba nie pozostaje na nic innego, jak tylko pójść sobie do przyczepy. I tyle. Oj, strzelb ten. Amunicję do strzelby muszę wziąć, bo to jest normalnie, ja pierdzielę. Wow. Achievementa dostałem. The grave will love the truth. Na pewno... Nie wiem, po prostu nie wiem czego oczekiwać później, bo po prostu... Co, matkę zabiłem? Tego ojczulka też zabiłem. Wow. Super. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and me. Kurde, zapomniałem o nim. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? That's family business, Ethan, and not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I put together. Just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner. It's for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. Oh, okay. Co? Spierdolę. No widzicie, znowu mi się pojebały te napisy. Nie wiem, czasami bugi są te, ale to jest też spowodowane tym, że mam po prostu dyski twarde, dosyć stare i ten odczyt tej gry jest po prostu za wolny w stosunku do samej gry, więc ja wiem czym są spowodowane te czasami te bugi, co nie? Więc będę musiał sobie wymienić po pierwsze płytę główną, procek i dyski, więc to są trzy rzeczy, które muszę zrobić na upgrade'a. Dobra. Co ja tu mogę sobie wziąć ciekawego? Zepsuty pistolet, no raczej mi się chyba nie przyda. Chociaż zaraz. Paliwo stałe. Nie, tego paliwa już nie będę robił, ponieważ... środek rozdzielający. Kurde. No właśnie. No dobra. Trudno. Trudno. No i dobra. No i dobra. Więc tak. A, miałem zajrzeć do lodówki. O! Okej. Okay. Spoko. Świnia czeka na ciebie w prosektorium, suko. The pig's waiting for you in the prosektorium, bitch! Zaraz. Czy to nie jest ten policjant? Popatrzcie. On miał tę łopatę, tak przedzieloną przez łeb i tutaj tak samo jest. To jest ten policjant. I on się powoli zmieniał w człowieka gówno. Ja pierdzielę. No spoko. Dobra, tu akurat nic nie ma. Zaraz, bo ja coś muszę zrobić. Bo tutaj wcześniej znalazłem coś takiego. Tylko nie miałem po prostu... What the fuck? Kurde, myślałem, że coś na mnie leci. Ja pierdzielę. Bo tutaj... Po prostu znalazłem sobie tak jakby przejście i mam zestaw naprawczy. Gun Reaper Kit. Więc domyślam się, że coś takiego będzie jak że po prostu naprawię ten pistolet i on będzie chyba lepszy. Nie wiem, no zobaczymy. Bo coś mi się tak wydaje, no bo po co by był ten zepsuty pistolet, co nie? Więc wezmę to i potem z zestawem naprawczym to połączę. A jednak pistolet M19, pistolet o dość dużej mocy, jest w złym stanie, ale wygląda na sprawny.
O standardowej mocy zaprojektowanego. A, no właśnie, czyli to jest jednak lepszy pistolet, więc ja sobie go od razu zamienię. Okej. Okay. No i dobra. I teraz ten pistolet. Tylko kurde. Mogę na przykład wyjąć te? Kurde, no nie mogę. Dobra, trudno. Trudno. Pistolet chowam tu i gitara. Na razie jestem załatwiony, więc lecę do... znaczy, co ja miałem zrobić? Znajdź składniki surownicy. A, no tak, szeryfa. Muszę lecieć do zastępcy szeryfa. Do deputy. Do prosektorium, więc widzimy się za chwilę. Kurde, właśnie sobie przypomniałem, że do prosektorium trzeba iść tędy. Ja pierdziele, światła nie ma. No to ja już się domyślam, że człowiek gówno tutaj będzie. Tak? Będzie tutaj człowiek gówno? Patrzcie, ile tego tu jest. Na pewno człowiek gówno tutaj będzie zaraz. No nie, no to nie byłoby możliwe, żeby w ogóle się nie pojawił, tak? Uwaga, zaraz mi tu zaskoczy, tak? Zamknięty z ruchu, oh shit. Dobra, czyli przejście do prosektorium byłoby tutaj. Dobra, pierdziele, to... O! Gra się zapisuje! Gra się zapisuje, czyli jednak coś będzie. Jednak coś będzie. Jezus Maria, stary! No dobra, babka, jak ty tutaj jesteś, to znaczy, że człowieka gówno nie będzie. No bo jednak cię nie zaatakuje, co nie? Dobra, dobra. Coś słyszałem. Wolę zamknąć drzwi. Bo jednak, kurde, jego mać. Ale jak... What the fuck, man? Holy shit! Możesz, kurde, nowy człowiek gówno. Jakiś taki bardziej pająkowy. Shit, man. Holy shit, no to zajebiście. No to zajebiście. A te, on na przykład... Czekaj, bo ja sobie sprawdzę jeszcze coś ciekawego. Patrzcie. Albo się rozpuścił, albo stąd po prostu wyszedł. Oj. O, coś tu mamy. Apteczka! Fajnie! Świetnie! Oh my god. No dobra. Czyli czeka nas walka z człowiekiem gówno. Okej, co my to mamy? Nastąpiło stężenie pośmiertne. Pośmiertne. Jego stawy zdążyły zesztywnić. Okej, okay. Co ja mam z nim zrobić tutaj? W powietrzu unosi się wstrętny, słodki odór. Udowodnij, że jesteś prawdziwym mężczyzną. Wsadź rękę w... Co? Do gardła tej świni. Holy shit! A może coś innego mamy? It feels like a vagina. What? Klucz! Klucz węża! Holy shit! Jezus Marek, gdzieś mnie straszyłem. Ja pierdziele. Możesz ty, stary! Możesz ty! Możesz ty! Zamykaj to. Oż kurde. Patrzcie jak się pchają. Fuck, man. Kurde, nic nie mogę zrobić. Dobra, uwaga. Kurde, szkoda, że nie mogę strzelać przez drzwi. Dobra, czekaj. No fuck, no nie mogę strzelać przez drzwi, tylko marnuję amunicję. Oh shit. Oh my god. Dawaj. Kurde no. Co one takie mocne? Słaby ten pistolet. Dobra, jeden żyje. Żyje, nie żyje. Dobra. Wszystkie załatwione? Mam trzy i ja pierdziele. W ogóle amunicji już nie mam. No nie, super. Człowiek gówno. Ale to jest ten stary człowiek gówno. Oh my god, ale mi przyjebał. Ale mi przyjebał. No i super.
Super, teraz tego nie mogę zamknąć. No i zajebiście, i co ja mam teraz robić? Nie mam żadnej amunicji. Ja pierdolę, nie mam żadnej amunicji. Dobra, apteczkę mam, no to super, ale... No chyba, że go po prostu ominę. Ja go nie zabiję. Ja go tym nie zabiję, bo słyszałem, że po prostu to nie działa na nie, więc... No nie. Dobra, pierdzielę to. Pierdzielę to, uciekam stąd. Zdążą zniknąć, więc spoko, spoko. Tutaj jeszcze chyba coś znajdę. Chyba, że wcześniej już... Nie, tu wcześniej już byłem. Nic tu się nowego nie pojawiło, nie pojawiło. Dobra. Dobra, no nie, no mam nadzieję, że... Okej, okay, no mamy, no mamy klucz. Klucz Snake'a. Okej. Okay. A, ja już wiem co to. Co to było? Co to było? Shells. Dobra, dobra. Co tu jeszcze? Psychostymulanty. No, też sobie wezmę. Jak mam miejsce, no to wezmę. Tylko wiecie co? Ojojoj, teraz będzie tak. Teraz będzie tak. Bo ja jestem tutaj. Na dole. Wiem, gdzie jestem. Tu może coś znajdę ciekawego. Może wcześniej nie miałem miejsca na dysku? Nie, no nie ma. Dobra, dobra, nic nie znajdę. Więc tak. Domyślam się, że teraz... Człowiek gówno tam się zespawnował. Holy shit. No pierdolę. Dobra, tu na pewno też będą. To na pewno też będą. Idę stąd. Opa! Kurwa, mać, co? Stary! Zamykaj te drzwi! Ja pierdzielę. Apteczki nie mam. Holy fuck, man. Ale mi... O, no to super. Super. No ale przynajmniej mam ten. Ale przynajmniej mam... No shit. Oh my god. Nie. I co ja mam teraz zrobić? Nie mam w ogóle apteczki. Tutaj na pewno też nie będę miał apteczki, ale wiecie co? Ja sobie wezmę coś takiego jak granatnik zamiast tego. No bo jednak, no wiadomo, no wiadomo o co chodzi. Ten pistolet też sobie wezmę, bo jednak tutaj mam jakieś tam te. Poli wesołe nie wezmę. Neuropociski, no też wezmę, bo to jest do granatnika. I chyba to wszystko, jeśli chodzi o to. Tak? Oh my god. No dobra, trudno. Trudno, jakoś będziemy musieli przeżyć z jednym pociskiem. Zapisałem. Oh my... No to super. Patrzcie na to. No to ja już się domyślam, że człowiek gówno... A nie, dobra, już wiem o co chodzi. Ale jakby na przykład te człowieki gówno nagle... No i świetnie. No i świetnie. No i super. Kolejny, no nie, no stary, serio? Co ty odpierdalasz? Shit! Oh my god! Oh my god! Dobra, ja wiem gdzie muszę iść. Ja muszę iść na górę. Pierdziele, nie będę marnował na niego amunicji. You're not worth it, bitch. Ja pierdziele, serio? Tutaj też będą? Dobra, wolę zamknąć te drzwi, bo one akurat nie przechodzą przez drzwi, więc to jest spoko. No właśnie, rozpuścił się. Zaraz, gdzie ja jeszcze widziałem takie drzwi? Kurde, gdzieś widziałem takie drzwi. Drzwi z wężem. Widziałem, wiem. Tutaj na górze, z drugiej strony. Tu na górze, z drugiej strony widziałem drzwi z wężem, zajebiście. Dobra, jaką mam amunicję? Nic nie mam. Nic, po prostu nic. Pierdziele. Okej, dobra, czekaj, to będzie... Ty! Przecież za mój nie zamieniłem. Ej, no co jest? Czemu nie mogę zamienić na przykład tego? Ej. Ty, no czemu nie mogę? No to dziwne. Co, mogę to wyrzucić? Nie mogę. Czemu nie na przykład nie mogę zamienić?
No, ej, no co jest? Nie mogę tego zamienić? O, teraz. Jest. Dobra. Dobra, granatnik. Przeładowuj. Okej, mam 3 granaty. Tego nie mam w ogóle. Tego mam. Tego. O, shit. No dobra. Wolę mieć przygotowany na granatnik. To będzie ten klucz. Psychostymulanty, dobra. Silna chemikalia, chemikalia. Okej, co my tu mamy? Babka! Jest! Okej, okej. Apteczka. Nie, od razu używam, bo jak zginę, to nie będzie fajnie. Babka, na razie niech sobie tutaj spoko, spoko. Naboje do strzelby. Więc powoli, powoli się rozkręcamy. Powoli się rozkręcamy. Tu będzie co? Ziele. Okej. Dobra, dobra. Kolejna apteczka. Wow. To pewnie jej mąż. Kwiecień 90. Gdzie 80? Jack występuje do Marines. A, Jack. To jest Jack. Młody Jack. O, ja pierdzielę. Był w Marinesach. Znaczy, no, Marines. O, o, patrzcie, 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 patrzcie. Widzicie to? Holy shit. Ożesz, kurde. Co to? Zagadka. Zagadka. Dobra. Ta sama godzina, co na pozostałych zegarach. Okej. Aha, czyli po prostu muszę znaleźć jakiś zegar i ustawić taką samą godzinę jak tam. Spoko, rozumiem. Wolę mieć nóż wyciągnięty. Z tego względu, że jak strzelę, to strzelę. Dobra. Wytrych. Wytrych się zawsze przyda, więc spoko, spoko. Oh my god. Schemat broni. A, tu ja już to wziąłem. To jest granatnik, dobra. Co tutaj ciekawe znajdziemy? Nic. Jakaś maska. Ziele znowu. Dobra, ale przynajmniej mamy teraz 2 apteczki i ziele dodatkowo, więc jakby coś mnie raz walnęło, no to mogę się przynajmniej wyleczyć. Zdjęcie skarbu. No okej, okay, zapamiętam. Zapamiętam. Nie muszę tego nosić, bo to jest wcale nie jest potrzebne. Ale zapamiętam, że coś takiego by było. Nie w tym pomieszczeniu, ale będzie, dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay. Tu chyba już wszystko. Nie chcę brać psychostymulantów, chociaż zwolniłoby mi to miejsce na dysku, ale tak czy siak. Dobra, tu już wziąłem, tu wszystko wziąłem. Dobra, więc wiecie co, zanim pójdziemy właśnie tam, to ja sobie zakończę w tym miejscu odcinek, bo już widzę pół godziny, więc akurat jesteśmy... akurat jesteśmy i tyle. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie i na razie.